tak szybko odchodzą. Tak rozpoczyna się wiersz księdza Jana Twardowskiego, który przypomina nam o tym, że życie ma pewien określony czas i kiedyś trzeba odejść z tego świata. Dlatego należy życie wykorzystać na dobre uczynki, dzielenie się radością z innymi, miłość ludzi, naukę, uczciwą pracę i pomaganie drugim. Dzień Święta Zmarłych, dzień głębokiej zadumy i refleksji, bo takie zwyczaje się u nas utarły, by uczcić pamięć tych, co odeszli. I choć nosimy ich w sercu rok cały, to dzień 1 listopada jest szczególny. Zapalamy ogień pamięci wspaniałe, oddając im hołd do nieba wspólny. Dajmy im dowody naszej miłości i włączmy się w modlitwie z pokorą, a poczują nasze serca z wysokości i z wdzięcznością wszystko odbiorą. Kiedy będziemy zapalać światełka w miejscu, gdzie teraz odpoczywają, niechaj połączy nas więzięgiełka, a ujrzymy, jak do nas się uśmiechają. Cmentarze miejsca smutne, łzy do oczu napływają, serca z żalu płaczą, usta milczą, do powiedzenia niewiele mają. Na znak pamięci zniczy zapalamy, o groby dbamy, serca o bliskim nie zapominamy. Rozkołysał się żałobny dzwon, smętną melodią rozbrzmiewa. Jednym zwiastuje triumf jego ton, innym lamenty swe śpiewa. Na cmentarzu grubszy grobie, dom wiecznego spocznienia. Szczęśliwy, który już życiowych prób doszedł do celu zbawienia. Życie jest jak płomień palący się świecy. Zostanie zbuchnięty, lub dotrwa do końca, lecz skaśnie na pewno. Nikt nie umiera tak na śmierć. Po każdym z nas coś pozostaje. Grono przyjaciół, trochę zdjęć, te kilka chwil spędzonych razem. Wiązanki, kwiaty, zniczy blask, na twarzach grymas bólu. To świadczy, że żyjemy wciąż, choć z innej strony muru. Nie płaczemy nad tymi, którzy odeszli, płaczemy nad pustką, jak po wyciętym drzewie, jak po zburzonym domu. Płaczemy nad niewypowiedzianym przepraszam, kocham, dziękuję. Płaczemy nad przytuleniem i uściskiem dłoni, którym się nie dokonały. Oni już są po drugiej stronie. Ich podłoga jest naszym sufitem. Polerują taflę nieba, rozmazując chmury bosymi stopami. Ale nie jest to tylko dzień rozpaczy i smutku, bo przecież wierzymy, że nasi najbliżsi są w innym, lepszym świecie. Że nie odeszli zupełnie, są w nas, w naszej pamięci, sercach, wspomnieniach. A choć ich życia płomień zgasł, to myśli o nich są przecież w nas. Wy wszyscy, którzy odeszliście stąd, po życiu pełnym albo byle jakim, wybaczcie nas, nad wami sąd. Znacie ten świat i wiecie, jest jaki. Niech dzisiaj dla was zapłonie ta świeczka, ten płomień, który niesie cień naszej pamięci. Wy na pomnikach i wy bezimienni. Dla nas byliście, my dla was. Niech was w opiece mają wszyscy święci. Program przygotowała pani Teresa Koziatek. W programie wystąpili uczniowie ze Szkoły Języka Polskiego
imieniem Adama Mickiewicza z Sterling Heights, Oliwier Szczesiak, Julia Małysa, Tomasz Kapuśniak, Nadia Bryki, Julia Mikołajczak, Wiktoria Modzelewski, Adam Małysa, Zuzia Walczak, Karol Kapuśniak i Emilia Wyśmicki. Dziękujemy za przypomnienie o tej pamięci, którą mamy obowiązek zachować wobec naszych zmarłych.